Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Xeramort, a w tym odcinku omówimy postać Nasus, the creator of the sands. Nasus jest to postać nadająca się zarówno na solotopa, jak i do dżungli. Najważniejsze grając Nasusem jest farmienie swojej umiejętności Q, do której przejdziemy za chwilę. Nasus nafidowany robi taki damage, że wie, że może na 2 Q zbić, dosłownie. Wystarczy tylko nim farmić. Przeliczniki ma podzielone na AP i AD, lecz budując go nawet pod AP, wyjdziemy z dużym damage'em na AD za pomocą swojej umiejętności Q, do której również przyjdziemy za chwilę. Przejdźmy do jego skórek. Jego pierwszą skórką jest to Galactic Nasus. Kolejną zaś Faraon Nasus. Jego przedostatnią jest to Dread Knight Nasus i jego ostatnim jest to Riot Canine Nasus. Nasus Policjant z Riot, ale się nie mylę. Tak, to by było na tyle co do skórek Nasusa. Przejdźmy do jego umiejętności. Jego umiejętność pasywna. Soul Eater. Nasus dostaje na start 14, dokładnie procent lifesteala, co powoduje, że mamy duże survi na linii oraz w dżungli nie musimy budować za bardzo lifesteala, co czy tak w późniejszej fazie gry jest przydatne. Przejdźmy do jego umiejętności Q, do której się odwoływałem przed chwilą, co chwilę. Siphonic Strike. Nasus atakuje swoją motyką, zadając damage swojego AD i nastakowanych za pomocą hitowania lub zabijania czempionów lub minionów, dostaje 3 punkty dodatkowe, jeżeli zabije miniona, a podwojoną ilość za czempiona. I to, jeżeli zginiemy, nie schodzi nam nigdy. Po prostu to jest taka postać, którą się farmi i potem w lejcie przychodzi taki Nasus do Adekerego, łup mu za 3/4 HP, no i Adekery jest w przysłowiowej dupie. Przyjrzyjmy się tej umiejętności, która jest bardzo przydatna do rozgrywki. Gdyby Nasus tutaj na obrazku miał większe, jakby to powiedzieć, możliwości, niż później był nagrany ten, to po prostu Nasus by sobie wyfarmił, no to na pewno rynek to nie straciłby, tylko, o ile się nie mylę, 100 HP w sumie. Przejdźmy do umiejętności W, Witcher. Nasus na dany cel daje tak jakby muchy lub jakąś plagę, uwalniając go, poruszając się na krótki okres czasu. Przyjmijmy się te umiejętności. Jego umiejętność E, Spirit Fire. Ma przeliczniki z AP. Kuma z AD, tu nie ma przeliczników, no ul, do którego przejdziemy za chwilę, też ma AP. Nasus wyzwala siłę z wewnątrz, tak jakby ziemi, zaznaczając dany obszar, w którym miniony wszyscy obrywają z przeciwników na AP i redukuje im armor, kto oczywiście armor przeciwnikom, którzy stoją na tym polu. Przyjrzyjmy się tej umiejętności. Crafting Fighter jest bardzo przydatne, gdyż na walka w takim polu może bardzo skutecznie zmienić pozycję przeciwnik. Tym bardziej, jeżeli mają. Został im tylko jeszcze tank z solotopa, przeciwnik Nasusa. To bardzo dobrze, bo armor zejdzie mu o ileś tam na jakiś okres czasu, a raczej będą chcieli go zatrzymać na tym polu, żeby go najszybciej zabić. Przejdźmy do jego ultimate'a, Furia of the Sands. Furia Piasku. Nasus wyzwala z siebie taką energię, która na około niego tworzy burzę piaskową, zadającą damage przeciwników na AP, zwiększa jego życie, zasięg normal ataków i zasięg swoich umiejętności na jakiś okres czasu i pożerając niewielki procent życia przeciwników znajdujących się w tym obszarze. Przyjrzyjmy się temu ultimate'owi. Tak. No,
Grając z Nasusem, farmimy za pomocą Q. Walczymy z przeciwnikami z Aoe Damage'em na swoim E. I oczywiście dobijamy z Q na solotopie farmiąc. No, można nim budować atak speed, gdyż ten lifesteal będzie przydatny. Grając przeciwko Nasusowi, no to na pewno trzeba go odpychać od farmy i nie pozwalać mu się wyleczyć. Kajtowanie to jest obijanie przeciwnika. Mniej więcej wiedzieć, jaki ma zasięg ten slow i uważać na walkę z nim, gdyż on co 4 sekundy ma te swoje Q, to naprawdę umie zrobić chory ten. No i w chwili transformacji Nasusa, Nasus po prostu czerpie od nas życie, no i Blizzard Legend jest film. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Postać Nasus, The Creator of the Suns, omówi dla was Xeramort. Oczywiście, jeżeli dotrwaliście do tej chwili, to serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje oraz wyświetlenia, które mnie motywują, lecz filmy będą się teraz jeden w tygodniu postaram się nagrać, gdyż nie mam humoru też. I nie wiem, to jest chwila teraz, to nagrywam, nie wiem, czy to się czasem nie zmieni jutro i nie nagram czegoś. Chociaż chciałbym zacząć nagrywać rankedy, gdyż mam 6 rankedów rozegranych, czyli jakbym dla was jeszcze te 4 pozostałe nagrał, to mogłoby się coś takiego stać, że wiedzielibyście, na jakim poziomie, na jakiej dywizji gram. Dobrze, dziękuję za uwagę. Cześć!